się uśmiecham, wszystko cieszy mnie. Wiem, że ty też na to czekasz, dziś zobaczę cię. Znów będziemy aż do rana słodkie wino pić, gdy muzyki wspólny nas tak znów połączy rytm. Czasem trzeba rzucić wszystko, poczuć życia smak. W tańcu można być tak blisko i namiętnie tak. Mocno weźmiesz mnie w ramiona, w miejscu stanie czas. Dobry wieczór. Tradycyjnie, szczęść Boże, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie po latach. Dariusz Niebudek. Dziś spotykam się z Państwem wirtualnie, aby przemówić do Waszych serc, aby przemówić do Waszej wrażliwości, bo chcemy wspomóc walkę z ciężką chorobą właśnie tej artystki, która zaczęła to nasze spotkanie. Ewa Kopczyńska. Wszechstronna artystka, aktorka teatralna, śpiewająca znakomicie, artystka estradowa, żona, matka, babcia, moja przyjaciółka i nie tylko moja. Piękny człowiek. Zawsze łatwiej żyć, w tańcu można stracić głowę i zapomnieć się. Taką dziwną moc ma w sobie, wciąż porywa mnie. Wiem, że będę w twych ramionach już szczęśliwa ta. Czasem bywa trochę gorzej, aż brakuje sił. To fraza tekstu jednej ze szlagierowych piosenek o tytule Dla Ciebie serce moje bije, którą wykonuje Ewa Kopczyńska. Powtórzę tę frazę tekstu. Czasem bywa trochę gorzej, aż brakuje sił. Czasem bywa trochę gorzej. Właśnie, nie jest dobrze. Jest źle. Można nawet chyba zaryzykować, że bardzo źle ze zdrowiem Ewy Kopczyńskiej. Przypomnę pokrótce, w grudniu zeszłego roku, czyli zaraz po ostatnich świętach Bożego Narodzenia, w głowie Ewy pękł tętniak i zrobił wielkie spustoszenie. Stał się cud, że Ewa żyje, ale rokowania co do stanu zdrowia są bardzo ostrożne. Drodzy Państwo, w trakcie emisji tego spotkania u dołu ekranu podajemy numer konta 34 12 40 40 09 11 11 00 00 44 90 99 43 Fundacja Światło. Wpłacając jakąkolwiek kwotę, proszę dopisać tylko dla Ewy Kopczyńskiej. I bardzo, bardzo dziękuję. Nie tylko ja. Wszyscy przyjaciele Ewy i rodzina. I pewnie Ewa sama będzie mogła podziękować Wam za to. Daj Boże. Wszystkie troski mogą odejść już w cień. Przecież teraz jest radości czas. Ciepły znów staje cień. Wszyscy lato! Lato, lato!
Ewa Kopczyńska. Wspaniała kobieta, piękny człowiek. Wspaniale się prezentująca, wysportowana, energiczna, roztańczona, niezwykle i wszechstronnie utalentowana. Aktorka, piosenkarka, zawsze z uśmiechem i z humorem. Proszę, zobaczcie i posłuchajcie, jak na scenie podczas koncertu promującego swoją szlagierową debiutancką płytę zagrała Edith Piaf. Tutaj w duecie z Wojtkiem Leśniakiem przy akompaniamencie Ewy Zuk. A więc przed Państwem tylko i wyłącznie Ewa Kopczyńska jako Edith Piaf. To właśnie. Chodź, no. To właśnie jeszcze pan Milor. Długie. Mój Boże, lor, taki Milor. Tak, dy, końcówki. Końcówki, kochana, wyraźnie. To pan. Posłuchaj, dowcip polega na tym, że jeżeli ludzie cię słuchają, to muszą wyraźnie rozumieć, o czym śpiewasz. No więc końcówki są bardzo ważne. No, jeszcze raz. To właśnie pan Milor. Tak, jak no. Tak, no. Bardzo dobrze. I śpiewa, jeszcze raz. No, ćwicz. To właśnie pani lordy. Mój Boże, takiego nie. Jeszcze raz. Nie mam już siły. Co? Nie, kochanie, proszę bardzo. Chcesz się może czegoś napić? Soczek, woda mineralna? Co, nie? Muszę. Pozwól mi na jeden głębszy, to mnie Nie, kochana, umawialiśmy się. Nie, kretyn. Rozumiem. Słucham, co ty do mnie mówisz? Kretyn! Proszę. Wracamy do pracy. Mediolan czy Radio Toulouse, Budapeszt czy Radio Paris, gdzie gałkę przekręcę, to już melodyjka ta brzmi. Banalna jak wiersze w sztambuchach, jak w listach ostatnich bądź zdrów, a jednak codziennie jej słucham i nucę codziennie ją znów, choć wiem, że to gniewa cię. Padam, 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 śpiewać muszę, czy chcę, czy też nie. Padam, 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 ta melodia urzekła dziś mnie. Padam, 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 ty się nie złość, ja winę swą znam. Ale cóż ja poradzę, jak przestać mam? Padam, cóż robić? Padam! Choć nie znam piosenek tej słów, wciąż nucę ją przez cały dzień. Zasypiam i wstaję i znów snuje się za mną jak cień. Więc do domu się przed nią wykradam, a tu jak na złość pada deszcz. Więc proszę go, przestań, nie padaj, czy na mnie zawziąłeś się też, a deszcz mi do ucha mrzy. I padam, 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 śpiewać muszę, czy chcę, czy też nie. I wszyscy padam, 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 tak, ta melodia urzekła dziś mnie. Padam, 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 ty się nie złość, ja winę swą znam. Ale cóż ja poradzę, jak przestać mam. Padam, cóż robić, padam i wszyscy razem. La la, la la, la la i pięknie. Śpiewać muszę, czy chcę, czy też nie. I jeszcze głośniej. La la, la la, la la. Na trzy pokropelkami we mgle. Ty się nie złość, ja winę swą znam. Ale cóż ja poradzę, jak przestać mam. Podam. Cóż robić? Padam! Tak, to cała Ewa. Pogodna, pełna temperamentu, energii. A zobaczcie, jak
tańczy na koncercie. To ty tak łatwo skradłeś moje serce. Jak nikt sprawiłeś, że chcę ciągle więcej. Popatrz w moje oczy, właśnie spełnia się nasz sen. W końcu czuję, że znalazłam w życiu szczęście. Do nas dziś należy świat, przed nami jasna przyszłość. Miłość to magiczna gra, w niej wygrać można wszystko. Wystarczy uśmiech, wystarczy słowo i nagle świat. Jak to się po śląsku to jak łona wynukwio, jak łonaczy w tym tańcu. A tutaj towarzyszą jej na scenie tancerze Jurij Stesew i Przemek Łamacz. Oraz jej jedyna, najukochańsza córeczka Ania, która teraz jest z nią w klinice, która serdecznie was pozdrawia i także prosi o pomoc. Ewa nigdy nie odmawiała zaangażowania się w pomoc na rzecz osób w potrzebie. Proszę was, bądźcie szczodrzy. Pomóżmy Ewie Kopczyńskiej. Jasna przyszłość, miłość to magiczna gra. W niej wygrać można wszystko. Wystarczy uśmiech, wystarczy słowo i nagle świat jest piękny znowu, więc kochaj. Ewa Kopczyńska mnie i wielu teatromanom będzie się kojarzyła głównie z teatrem. Ale parę lat temu, w 2015 roku, zadebiutowała na szlagierowej scenie. Oczywiście ze estradą związana była od dawna, od młodości. Nawet w Kielcach moich rodzinnych opowiadano o niej, kiedy występowała na festiwalach. Lubiła wyzwania. I myślę, że wyzwania zawsze ją nakręcały do życia. Ewa jest moją koleżanką, można powiedzieć przyjaciółką od wielu lat. Poznaliśmy się w 91 roku w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, chociaż wcześniej o niej słyszałem od moich przyjaciół, z którymi występowała na festiwalach piosenek, moich przyjaciół z Kielc. Mógłbym opowiadać wiele anegdot ze wspólnych występów, spektakli, koncertów. Powiem tylko, że przedziwnie się stało, że rozstawaliśmy się z Teatrem Rozrywki w Chorzowie w 91 roku, po czym we wrześniu po urlopie spotkaliśmy się w drzwiach Teatru Zagłębia w Sosnowcu i to było zaskakujące zdarzenie. I tam też zagraliśmy mnóstwo spektakli, mieliśmy dużo czasu, żeby rozmawiać. Byliśmy najmłodszymi aktorami, byliśmy nowymi aktorami, którzy tam przyszli, więc dopiero wchodziliśmy w środowisko aktorów Teatru Zagłębia w Sosnowcu. A teraz, kiedy Ewa parę lat temu zadebiutowała na śląskiej scenie piosenkarskiej, też poprosiła mnie o wspólne zaśpiewanie, o towarzyszenie jej w debiucie. To uważam taki fajny gest koleżeński i taki dowód i uznania, i przyjaźni. Symbol miłości niesie wspomnienia naszej młodości. Choć płatki łzami zroszone mo, budzi nadzieja uczuciem gro. Budzi nadzieja uczuciem gro. Ciernisto róża, symbol miłości, niesie wspomnienia naszej młodości. I choć daleko płynie ta pieśń, nie do zapomnieć, że czekasz tam gdzieś. Nie do zapomnieć, że czekasz tam gdzieś. W tej chwili
Ewa przebywa pod opieką Centrum Rehabilitacji Origin w Krakowie. Leczenie i rehabilitacja są tam na najwyższym poziomie, jednak ich koszty są ogromne. Również dlatego, że może tam z nią przebywać Ania, jej córka. Jak się domyślacie, długość pobytu w tej placówce trudna jest do przewidzenia. Ale ja wierzę, że piękno i dobro, którym Ewa dzieliła się z innymi przez tyle lat, teraz do niej po prostu wróci. I to ze zdwojoną energią, bo bardzo tego potrzebuje. W koncercie, który właśnie oglądacie, w tle naszego spotkania, ja wykonuję w duecie z Ewą szlagier Ciernisto Róża. Zobaczcie i posłuchajcie przez chwilę. I nie żartuj! Ciernisto róża, symbol miłości, niesie wspomnienia naszej młodości. Choć płatki łzami zruszone mo, budzi nadzieja uczuciem gro. Budzi nadzieja uczuciem gro. Ach, to było fajne wspomnienie. To było daleko, w Wielkopolsce kręcone zresztą. Fajna przygoda. I początek kariery śląskiej estrady u Ewy. Dla mnie każdy z występ z Ewą był wyzwaniem i artystycznym, bo często się spieraliśmy, i przygodą, i będzie przygodą, i będzie przygodą radosną. Będzie, bo jestem przekonany. I na pewno Państwo wszyscy przed telewizorami też. Tak jak ja. I wierzymy w to gorąco, że wszystko będzie dobrze, że Ewa wróci do życia, wróci do pracy i znów będziemy mogli na nią patrzeć, oklaskiwiać, podziwiać i wspólnie z nią śpiewać, a nawet tańczyć. I kolejna dla Was piosenka. Za każdy dzień, za tyle pięknych lat, za ciepły uśmiech. No i to nasze wirtualne spotkanie, ten nasz wirtualny tryf. Kończymy szlagerową piosenką, którą Ewa Kopczyńska zadedykowała kiedyś swojej mamie, którą ja dzisiaj dedykuję jej jako mamie Ani, która bardzo przeżywa i wierzy i trzyma ją za rękę i pomaga cały czas, bo wierzy, że Ewa wróci do zdrowia. Piosenka Ten niezwykły dzień. Dziś jest ten niezwykły dzień i wzruszenia płyną łzy. Za twój każdy czuły gest, za gorące serce twe, dziękuję, mamo, dziś. Często mi brakuje słów, by wyrazić to, co przecież ty tak naprawdę czujesz, że ja bardzo kocham cię, że tak bardzo kocham cię. Posłuchajcie, kochani, na dole na ekranie podajemy numer konta, zaś jeszcze raz. Fundacja Światło i tam musimy wpłacić pieniądze. Wpłacając jakąkolwiek kwotę, proszę dopisać dla Ewy Kopczyńskiej. Za to bardzo dziękuję. Podam jeszcze raz numer konta. 34 12 40 40 09 11 11 00 00 44 90 99 43. Cieszę się, że mogę się zaś z Wami trafić. Tyle, lot już minęło. Chciał się jeszcze pogadać po śląsku, no ale nie ma na to czasu. Pamiętajcie o Ewie Kopczyńskiej. Proszę Was o to. Trzymcie się z Bogiem. Płyną łzy, za twój każdy czuły gest, za gorące serce twe, dziękuję, mamo, dziś. Często mi brakuje słów, by wyrazić to,
pełen słońca był, niech spełnią się te marzenia. Mocno wierzę w to, że może zdarzyć się to, co chcesz, co chcesz. Dziś jest ten niezwykły dzień i wzruszenia. Co chcesz.